które pan Kazimierz Wilkiewicz prezentuje, są ze statiny koni w Nowych Jankowicach. Jest to statina, która hoduje konie zimnokrwiste. I dwa koniki z tej statiny prezentuje przed państwem Kazimierz Pilkiewicz i jego luzak Sylwester Pilkiewicz. Publiczność nam się ożywiła. I jedziemy. I niestety błąd na przeszkodzie numer 3. Proszę zwrócić uwagę, jak konie zimnokrwiste z jaką lekkością się poruszają. Nie odstępują na krok konią gorąco krwistym. Ze względu na masę, wielkość tych koni powożący ma utrudnione zadanie. Błąd na przeszkodzie numer 6. Dziękuję bardzo. I błąd na 9. Łącznie mamy już 3 błędy. Przeszkoda numer 10. Błąd, czyli 20 sekund już mamy na koncie. Jedenastka bezbłędnie. Proszę państwa, czas do pobicia 3 minuty 16 sekund ustanowiony przez pana Stanisława Janika. To jest czas do pobicia. Jak już widzimy, nie jest to przejazd na lidera, ale nic straconego, jeszcze drugi nawrót przed nami. I za momencik zobaczymy, czy konie zimnokrwiste lubią wodę? I bez większych problemów, wielkie brawa.
I finish. I proszę Państwa, czas to 4 minuty 27 sekund, do których dodajemy 20.